witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy program Dzień z Republiką. Jest godzina 13.11. Właściwie nie zaczynamy, tylko kontynuujemy, bo już za nami konferencje prasowe. A właśnie teraz przed nami na pewno urlopy. I każdy z nas chciałby mieć piękną, smukłą sylwetkę, ale z dietą bywa różnie. I o tej diecie właśnie teraz porozmawiam z doktorem Michałem Mularczykiem, internistą, dietetykiem. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Panie doktorze, jest 16 dzień czerwca. Ile mamy jeszcze czasu? Czy zdążymy przed latem, przed urlopem, aby zrobić formę życia? Czy już niestety się nie da? Przed następnym latem na pewno tak. Zależy oczywiście od tych zaległości. Za rok. Które żeśmy, że tak powiem, nazbierali. Jeżeli zaległości są małe i idziemy na urlop w drugiej połowie sierpnia, to jest do zrobienia. Jeżeli zaległości są duże, obszerne, nie nasilałbym, że tak powiem, nie pchałbym się na to, bo to po prostu nie ma sensu. Będzie powodowało tylko niezdrowe zachowania i frustrację, czyli generalnie dwa razy niezdrowo. Czyli po prostu już cieszmy się tym urlopem. Panie doktorze, no dobrze, ale spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o diecie. Diecie również w trakcie tego okresu wakacyjnego. Przede wszystkim taki jest scenariusz. Mamy postanowienia noworoczne, 1 stycznia oczywiście zawsze, już po kilku miesiącach bywa różnie, ale jeszcze się ponownie motywujemy i chcemy wrócić do zdrowego stylu życia, do trenowania i do dbania o dietę. Jak zacząć dbać o dietę? Czy powinniśmy wykonać jakieś badania, czy powinniśmy przejść się właśnie do dietetyka, aby jednocześnie ćwicząc dobrze jeść? Zasada małych kroczków jest tutaj, że tak powiem, taką podstawą, dlatego że jeżeli zaczniemy robić wszystko naraz, typu ja się rzucam na ćwiczenia, na dietę, na jakieś zdrowe żywienie, to nic z tego nie wyjdzie. Usiąść sobie, tak jak pani powiedziała, na przykład tego 1 stycznia mamy postanowienia noworoczne, no i zaczynamy myśleć, co zrobimy. W związku z tym ja proponuję, nim do tego 1 stycznia dojdzie, zacząć wcześniej to planować i zastanowić się, co będzie jako pierwsze. Ja tak z pacjentami robię. Jak pacjent przychodzi do mnie na pierwszą wizytę, ja uczę go jeść, dlatego że jeżeli pacjent ma nadwagę, otyłość i jeszcze inne choroby związane z tymi przypadłościami, to on nie umie jeść. Czyli ja go uczę jeść, pić, jak to wszystko się robi, ile płynów, jak sposób jedzenia. Porozmawiam na temat chorób w nim i w jego rodzinie. Pod to, co usłyszałem, zlecam mu badania. Badania krwi, moczu, badania dodatkowe, na przykład USG brzucha, USG jamy brzusznej, czyli, czy echo serca, czy jakieś inne jeszcze badania, EKG, test wysiłkowy, różnie, pomiary ciśnienia i tak dalej. I on ma przez miesiąc się nauczyć jeść i wykonać te badania. Potem przychodzi do mnie po miesiącu z badaniami, nauczony jeść, patrzymy po wymiarach człowieka, czyli po obwodach, po jego zmianach masy, czy stosował się, czy nie. I zaczynamy dalej sobie pertraktować. Tutaj mówię, że jeżeli człowiek nie ćwiczył w ogóle, to niech zacznie spacerować, a jeżeli ćwiczył, niech kontynuuje, nie będziemy tego zmieniać. I na drugiej wizycie wybieram dietę dla pacjenta i też pytam, czy ćwiczył, czy nie, czy ma zamiar zacząć ćwiczyć, bo jeżeli damy pacjentowi, powiedzmy, części osób zależy na drastycznych zmianach szybkich, to ja muszę zapytać, czy on będzie ćwiczył, bo jeżeli on będzie ćwiczył, to ja tych drastycznych zmian nie mogę wprowadzić. Muszę mu albo ograniczyć wysiłki, albo dać mniejsze zmiany dietetyczne, bo może po prostu tego nie wytrzymać i po prostu paść w pewnym momencie dnia, tak? W związku z tym na to trzeba w ten sposób spojrzeć, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić. I ja mówię, że zacznijmy małymi krokami. Najpierw powolne jedzenie, niepopijanie, uczymy się tego. Potem na przykład zaczynamy jeść trochę inaczej. W międzyczasie zaczęliśmy spacery, potem troszkę bardziej intensywne spacery, może Nordic Walking, ale tylko po nauce od instruktora, bo większość osób, które chodzi z kijami, chodzi źle, fatalnie, beznadziejnie i sobie robi krzywdę. A dopiero potem, po tym wszystkim, możemy dołożyć jakoś intensywniejsze wysiłki. Można zamienić krok drugi z krokiem trzecim, ale wszystko naraz to fatalnie wróży. Panie doktorze, ja wrócę do tych badań, które pan zleca. Czy te badania właśnie powiedzą panu, ale nam samym przede wszystkim, o tym, jakie mamy? Bo dzisiaj bardzo często jest, słyszymy, że ktoś pije kawę bez laktozy, coś je bez glutenu, bo ma uczulenie. I czasami jest tak, że my to wiemy, a czasami jest tak, że sami sobie tak ustalamy, że to mamy, dlatego tego nie jemy, nie pijemy. Co mówią te badania, które pan zleca? Co one mogą o nas powiedzieć?
Zależy, co zlecę, prawda? No ja zlecam pod pacjenta. Jeżeli widzę pacjenta z deklaracjami pokarmowymi, no to zlecam bogatszy profil badań. Jeżeli widzę tak zwanego typowego grubasa z naciśnieniem, cukrzycą czy czymś jeszcze, no to mam też jakiś, powiedzmy, zestaw, który mogę zwęzić albo rozszerzyć, bo część pacjentów przychodzi już z badaniami wykonanymi, często niepotrzebnie, bo robią na wizytę badania i mówię, żeby nie robić, bo ja i tak zlecę swoje, niepotrzebnie się kują. Powiem wręcz, ja często robię krzywą cukrową, rozszerzoną tak zwaną, której za często nie można powtórzyć, a pacjenci już chcą przyjść, że tak powiem, chcą być, że tak powiem, bardziej hop do przodu i przychodzą z badaniem. Ja mówię, no tak, żeby teraz już pan doktor im powiedział, co i jak. No dokładnie, mówię, przyjdźcie z tym, co macie, nie róbcie czegoś na zapas, dlatego że możemy zablokować sobie niektóre procedury i przedłużyć czas trwania. Dlatego że mnóstwo osób przyjdzie do przychodni, dostanie krzywą cukrową tak zwaną, czyli przychodzi się na czczo, pobiera się krew z żyły, wypija się 75 gramów glukozy i potem się pobiera po 2 godzinach. I to jest taka krzywa, której ja w ogóle nie uznaję, bo dla mnie ona w ogóle nie ma sensu, a przez fundusz jest akurat refundowana, a ona mówi tak naprawdę dopiero, ona rozpoznaje późny stan przedcukrzycowy albo cukrzycę. Jak ja mam swój zestaw badań z insuliną i promuję to, tą insulinę, badanie insuliny od ponad 20 lat, najpierw się moi koledzy pukali w czoło, po co to w ogóle robić. Teraz już część przestała, a część dalej się puka. No trudno, no to tak jest. I mam ten zestaw i on mi pokaże, czy pacjent rzeczywiście idzie w kierunku insulinooporności, czyli w kierunku cukrzycy, czy to ma szansę się rozwinąć, czy to jest, powiedzmy, 30 lat do tej cukrzycy, czy już na przykład 5 czy pół roku. Jak ostatnio miałem kilku pacjentów, sporo młodszych od siebie, którzy są tak, powiedzmy, za 5-12, czyli oni za chwilę będą mieli, za 3 miesiące, za pół roku, pewnie najbliższej jesieni rozwiną cukrzycę, bo to jest taki okres w roku cukrzycogenny, pokazujący nadciśnienie właśnie i tendencję do cukrzycy. A jak to się już wywoła tą cukrzycę, to takie zmiany następują w organizmie, że trudno je potem cofnąć. Da się to zrobić, tylko to wymaga ogromnej ilości pracy pacjenta, no i lekarza się nim zajmującego. Panie doktorze, czy nasze ciało może o nas właśnie wiele powiedzieć? Dlatego, że ja słyszę też sama ćwicząc na siłowni, jak kobiety chociażby mówią, że ćwiczą kilka razy w tygodniu, chudną na ramionach, w nogach, chudną w dłoniach, ale na przykład nie mogą schudnąć z tego brzucha, tak zwanej oponki. Czy to jest, tutaj możemy takie pojęcie wykorzystać, jak to pojęcie otyłości brzusznej? To pasuje do zespołu metabolicznego i do insulinooporności, bo to jest tak naprawdę taka jedna większa całość. I jeżeli człowiek będzie się katował na siłowni, to tylko może pomnażać problem poprzez zaburzenia hormonalne, które są i przez ćwiczenia nierozsądne będą nasilane. No my mamy tak w narodzie, że lubimy oszczędzać, co na ogół wychodzi kilka razy drożej, tak? Nie pójdę do doktora, bo kosztuje wizyta ileś tam złotych, sam sobie poczytam w internecie i sam sobie zrobię. Ja wiem, że część dietetyków kultywuje dla mnie niezrozumiałe zasady, jest 5 posiłków w ciągu dnia i tak dalej, bo to tylko promuje wystąpienie insuliny. Pan doktor wyprzedził moje pytanie w zasadzie. Tak? To akurat cieszę się, że tak powiem, żeśmy poczuli flow. Natomiast chodzi o to właśnie, żeby... No rozumiem, że boimy się takich dietetyków, ale jak to mówią, czyli koniec języka za przewodnika. Mój przyjaciel, przyjaciółka, znajomy schudli. U kogo byłeś, tak? Ile zapłaciłeś? Stać mnie czy nie? Okej, co ci dał? Ile trwała wizyta? Na przykład u mnie wizyta pierwsza, druga, trzecia trwają co najmniej godzinę, bo ja muszę pacjenta poznać, tak? Potem mogło być trochę krócej. Natomiast trzeba człowieka poznać. I w tym momencie mamy czas na dyskusję, co się podoba, co lubi, czego nie lubi. A nie, jeżeli dowiem się, że człowiek nie lubi jeść na przykład szparagów, to ma jeść codziennie szparagi i wtedy schudnie. Oczywiście, bo nie będzie ich jadł. Nie o to nam chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby dobrać dietę, która będzie jak najmniej, mówiąc kolokwialnie, upierdliwa dla pacjenta. I jeżeli taka będzie, czyli nie będzie przykra, to pacjent ma szansę znaleźć sobie dietę na całe życie. Bo ja, bardzo ważna rzecz, odchudzanie to jest w ogóle zły wyraz, bo odchudzić znaczy komuś zabrać chudość, czyli dać tłustość, chłe. Natomiast chodzi o to, żeby pacjentowi dać dietę taką, żeby on był w stanie
stosować ją przez całe życie, efektem ubocznym będzie szczuplenie, chudnięcie, pochudzanie, jak to zwał, tak zwał. Natomiast tutaj o to chodzi, żeby dobrać dokładnie. I ja rozumiem pacjentów, którzy się boją, bo jak pójdzie do dietetyka, usłyszy, ma jeść 5 posiłków co 2 godziny 47 minut, no to po prostu mówi, to ja mam gdzieś takiego dietetyka czy doktora, pójdę sobie sam, poczytam w internecie i tutaj mogą mieć rację. Natomiast jeżeli się popytamy, zobaczymy, że rzeczywiście jest wiele i coraz więcej rozsądnych lekarzy i dietetyków pod względem dietetycznym, bo nas lekarzy tak naprawdę diety nikt nie uczy, musimy sami się uczyć. Mieliśmy przedmiot dietetyka chyba tam pół semestru, godzinę dziennie i namówili go kalorii, pokazywali zdjęcia, to jest kromka chleba, to ma tyle kalorii, a to jest plasterek szynki, to ma tyle kalorii. No po prostu no, straczony czas, pieniądze i w ogóle lepiej było na piwo pójść, tak naprawdę, przynajmniej zdrowie dla natomiast i studentów i wykładowcy, tak? Natomiast rozumiem pacjentów, którzy w ten sposób postępują, bo nie chcą tych bzdur słyszeć, tak? Natomiast jeżeli poszukają, zaczną coś robić, zaoszczędzą trochę kasy, że tak powiem, żeby pójść do tego doktora czy dietetyka, potem, co się okaże, zaoszczędzą na lekach, na jedzeniu, bo ja tak uczę pacjentów jeść, żeby z tego jedzenia wyciągnęli powiedzmy 80%. No właśnie, panie doktorze, to ja muszę zapytać, czy tutaj, bo teraz bardzo modne są te diety pudełkowe i tu muszę zapytać o pana opinię, dlatego że są diety, które dziennie kosztują 35 zł i tam jest te 5 posiłków, a są takie, które kosztują 100 zł i tam też. Czy to jest kwestia marketingu, czy to jest kwestia jakości tego jedzenia i czy te diety pudełkowe mogą wpisać się w nasz zdrowy styl życia? Mogą się wpisać. Ja mam paru pacjentów, którzy są na dietach pudełkowych. Biorą te 5 posiłków. Ja im mówię, że ma zjeść na śniadanie na przykład 3 pudełka, a na obiad 2. Jaki problem, tak? To da się zrobić, tylko po prostu trzeba usiąść, a nie jeść zgodnie z jakimiś tam wytycznymi ogólnoeuropejskimi. 5 posiłków, tak jak powiedziałem, co 2 godziny 47 minut i dokładnie z zegarkiem w ręku, bo jak się pani spóźni o 2 minuty, to pani przytyje i w ogóle pani eksploduje i tak dalej. No przecież to są bzdury, tak? Ale to trzeba mieć indywidualne podejście do pacjenta, bo jeżeli tego nie będzie, no to i będziemy wytyczne Unii i tak dalej, tu będzie taka ustawa, taka i tak traktujemy pacjenta. No to po co lekarze i po co dietetycy, kiedy można, że tak powiem, tego czata postawić i on wszystkim odpowie zgodnie z zaleceniami unijnymi, co mają jeść. Panie doktorze, to muszę zapytać o ważną rzecz, bo zawsze pan w trakcie naszego programu popija sobie wodę, o właśnie, i zawsze przed programem, ja też widzę, ja też tutaj mam, ale zapominamy pić wody tyle, ile trzeba. Ile powinniśmy pić tej wody w ciągu szczególnie lata? Jeżeli siedzimy i nic nie robimy, czyli wstaliśmy, usiedliśmy za biurkiem, klepiemy na komputerze i kładziemy się spać, i ważymy na przykład 100 kg, to taki duży polski przeciętny chłopiec powinien wypić przynajmniej 2,5 litra płynów dziennie. Czyli stara szklanka 250 ml na mniej więcej 10 kg masy ciała. Mówi się tam 30 na kilogram, 250, zależy od wielkości, bo im większy człowiek, tak naprawdę tym stosunek masa do objętości, że tak powiem, ilości wody, jest ta ilość wody troszkę spada. Ale powiedzmy te 2,5 litra na 100 kg masy ciała mniej więcej i to trzeba podzielić albo pomnożyć w zależności od naszej masy ciała. Wystarczy bez ruchu, bez niczego. Jeżeli dojdzie do tego upał, to musimy doliczyć około 0,5 litra więcej na dzień, niezależnie od masy ciała. I jeżeli do tego dojdzie wysiłek fizyczny troszkę bardziej intensywny niż tylko powiedzmy spacer, no to musimy doliczyć, albo przynajmniej powinniśmy, 0,5 litra na godzinę takiego wysiłku. Czyli jeżeli ktoś w dzień upalny chce ćwiczyć, oczywiście polecam ćwiczenia rano, a nie w samym środku dnia, i waży 100 kg, to już się okazuje, że na przykład to jest 3,5 litra, jeżeli będzie ćwiczył godzinę dziennie. To jest już sporo, a większość społeczeństwa pije dużo za mało. To zapytam o kawę. Kawa plusy czy minusy? Zależy od pory dnia, zależy jaka ta kawa. Oczywiście jeżeli bierzemy cappuccino z cukrem i tak dalej, z jakimś produktem mlekopodobnym, no to wiadomo, że to jest syf i to jest dla nie wiem dla kogo. No, część to pije, tak? No to jest jakieś takie dziwactwo metabolicznie nieuzasadnione. Jeżeli wypijemy sobie kawę rano, przed ćwiczeniami, dodamy tam śmietanę tłustą albo na przykład masło, albo olej kokosowy, czyli coś, co zawiera średnio i długości i krótkie łańcuchy tłuszczowe, które nie potrafią być zmagazynowane, to jest bardzo ważne, czyli wymuszają na to, że zostaną spalone, czyli wymuszają spalanie, czyli zapoczątkowują same w sobie proces pochudzania. Dodatkowo
kawa rano działa termogenicznie, czyli poszczuplająco trochę. Rano jak nie ma upałów, tak jak jest upał, nie polecam, dlatego że jest termogenikiem, jak powiedziałem, czyli będzie wzmagała temperaturę, co może się dla nas źle skończyć, jeżeli chodzi o upały. Natomiast jak upałów nie ma, nie ma problemu z rana jak taką kawę sobie strzelić, pójść poćwiczyć i dopiero, gdy zgłodniejemy, zjeść śniadanie. Ja się zgodzę, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, o ile zjemy go wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a nie o godzinie 8:15 na 17 minut przed wyjściem z domu i to tak jeszcze będziemy futrować, bo to po prostu nie ma sensu i tylko mnoży cukrzycę, nadwagę, otyłość, chorobę wieńcową i parę innych powikłań i nadciśnienie. Panie doktorze, ale pan powiedział produkty mlekopodobne. Czy mleko bez laktozy jest produktem mlekopodobnym? To jest pochodna mleka. Bardziej myślałem o takich mlekach owsianych i takich innych sojowych. Powiem tak, spróbowałem z ciekawości. No, dla mnie, znaczy od degustibus, prawda, i tak dalej, mi nie smakuje, funkcji nie spełnia. Jest bogatsze w cukier niż mleko, w związku z tym to jest według mnie produkt raczej antyodżywczy niż odżywiający. No, czy no, niektórzy to lubią, tak? Mi to w ogóle smakuje, jeszcze te mleka migdałowe, jeszcze, powiedzmy, z tych, powiedzmy, z nasion, z orzechów, gdzie mają trochę więcej tłuszczu, nie są złe. Natomiast generalnie te, powiedzmy, takie sojowe i takie inne, to jest po prostu... To nie jest dobra rzecz dla nas. Powiedział pan o gorącej kawie, ale przecież latem uwielbiamy pić. No właśnie, ale przecież latem uwielbiamy też pić i zimną kawę mrożoną, uwielbiamy pić zimne napoje. Jak to wpływa, te chłodzące napoje, czasami też energetyki chłodzące, na nasze zdrowie latem? Latem poproszę latę, tak? Kawa niekoniecznie, jak jest upał, to od razu zimna, ciepła, nie ma znaczenia. Kofeina działa, że tak powiem, termogenicznie, czyli może nam podwyższyć temperaturę. Podobnie wszystkie energetyki zawierające kofeinę działają podobnie. Yerba mate działa słabiej. To jest i herbata, powiedzmy, też zielona głównie. Ona ma, powiedzmy, właściwości wychładzające, w związku z tym, bo ma jeszcze troszkę innych składników, które mogą jakby ten efekt termogeniczny łagodzić, czyli yerba, zielona herbata jak najbardziej. Natomiast energetyki, oprócz tego, że mają właśnie często kofeinę, to jeszcze dodatkowo napędzają troszkę metabolizm i to może być jeszcze bardziej niebezpieczne. Jeżeli pijemy z kolei samą wodę i taką kranówę, ja widziałem tam takiego pana, jakiegoś prezydenta miasta, który pił wodę z kranu, pokazywał, że taka zdrowa jest. Generalnie pamiętajmy, że to jest takie, powiedzmy, przewodnienie hipotoniczne, to nie jest też zdrowe, dlatego że będziemy się przewadniać taką wodą. Jeżeli mamy upały, pijmy, jeżeli szklankę wypijemy wody tak zwanej kranowej, to wypijmy drugą szklankę wody mineralnej, a jeżeli nie lubimy albo nie mamy koło siebie takiej wody mineralnej, w co nie wierzę, no ale część osób nie pije, to wziąć sobie szczyptę soli naszej kłodawskiej i wypić tą, jeżeli nie lubimy wody słonej, szczyptę soli na język i popić to, dlatego że przewodnienie hipotoniczne jest niebezpieczne. Panie doktorze, jesteśmy w trakcie takim, w takim momencie wakacyjnym, będziemy wyjeżdżać na urlopy. No i czy jest jedna dobra dieta na wakacje, dieta wakacyjna, lekkostrawna, jakieś same sałatki, bo przecież też i hotele, to najczęściej w tych hotelach, gdzie jest all inclusive, na stole jest wszystko i my się rzucamy na to jedzenie. Jak zachować tutaj rozsądek? All inclusive jest fajne, dlatego że nie musimy się ograniczać, tak? Czyli idę i wybieram, co chcę, tak zwany stół szwedzki, prawda? Wchodzę i jem to, co jest. Ja takie żywienie najbardziej lubię i polecam gorąco, dlatego że ja w tym momencie wiem, co mi służy i po prostu idę sobie i zajadam to, co lubię. Czasem kusi rzeczywiście, no nie powiem. Bo tam jest wszystko, i tłusto, i słono, i słodko. Wybieramy, tak? No, ja staram się ominąć, szczególnie jak jestem w kraju zupełnie nam obcym geograficznie, no to deser, no, deser smakuje wszędzie tak samo, jest słodki, za słodki dla mnie, bo ja za słodyczami nie przepadam za bardzo. Natomiast mnie bardziej interesują potrawy regionalne, tak? Wtedy patrzę, czy ta jest bardziej na tłuszczu, czy jest bardziej na nietłuszczu, jak na co mam ochotę, no bo w upał rzeczywiście węglowodany nam, że tak powiem, mogą troszkę bardziej posłużyć w upał, ale jak tego upału takiego nie ma, albo na przykład jako siadanko, ten tłuszczyk dla nas będzie w całkiem porządny metaboliczny. W związku z tym raczej słuchać się organizmu, jak pacjent się nauczy jeść, czyli będzie na przykład pod moją opieką pół roku czy rok, to on się jest, ja go uczę, on sam się uczy też,
co ma jeść. I on oczami stwierdza, co zje. I w tym momencie takie osoby po półrocznym, rocznym, że tak powiem, wizytowaniu jadą na All Inclusive i nie mają problemu z wybraniem sobie rzeczy, które są dobre. Panie doktorze, ale to ja muszę zapytać, bo widzimy właśnie obiekty nadmorskie, przed chwilą widzieliśmy. No, ja mam takie wrażenie, że takim nieszczęściem tych nadmorskich obiektów są te smażalnie ryb, ten olej. Aż po prostu człowiek naprawdę... No właśnie. Co pan powie o tym? Ryby, smażone ryby. Ryby się nie powinno smażyć, dlatego że ryby mają małą oporność termiczną. Chodzi o kwasy omega-3, które się szybko rozkładają. I ryby tak naprawdę powinny być gotowane niezbyt długo. Jeżeli na patelni, to naprawdę krótko i ona ma tylko zmienić troszkę swoją barwę, bo chodzi o to, żeby się ryba ogrzała do 40 paru stopni, koniec, tak? Ścięte białko, zabite ewentualnie pasożyty, jeżeli resztki pasożytów i tyle. Przegrzanie powyżej tej temperatury powoduje, że ryba jest sucha, niesmaczna i niezdrowa. To, co pani powiedziała o tym oleju, oczywiście, no często jeszcze to jest olej jakiś słonecznikowy czy inny rzepakowy, który się do smażenia tak naprawdę nie nadają, mimo reklam, to co mówią o reklamie. Ja twierdzę, że smażenie w ogóle jest niezdrowe, ale najmniej niezdrowe będzie na oleju kokosowym, na smalcu albo na maśle klarowanym. Reszta tłuszczów nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś musi usmażyć i ma oliwę z oliwek, od biedy może być, jako czwarty, ale a reszta to jest w ogóle przepaść i nie powinno się smażyć. A w smażalniach jest to robione, mają zarobić, czyli na najtańszych olejach, rafinowanych. Oj tak, a ta rybka też ma swoją cenę. Ciekawe, jakie w tym roku będą zdjęcia tych rachunków z tych smażalni. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Myślę, że w tym okresie wakacyjnym będziemy się właśnie często spotykać z okazji tych diet różnych wakacyjnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk, był państwa i moim gościem. No nie pozostaje mi nic innego, jak tym wszystkim, którzy zmagają się teraz z dietą, chcą wprowadzić jakieś zmiany, życzyć po prostu powodzenia i mocno trzymać kciuki. A już za chwilę o bieżącej politycznej scenie w Polsce.